J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je passais dans le coin, alors je me suis dit que j'allais dire bonjour à mon ami Serge. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. J'ai plus envie de jouer, c'est fini. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches. Attends que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Le misanthrope. Ja tutaj jestem pewnie niedobrym widzem, dlatego że zbyt wiele wiem o Molierze, zbyt wiele te teksty ja sam mówiłem na pamięć, prawda, kiedyś na scenie. Znam tych aktorów, znam ten świat. Każde zdanie, które słyszałem, mnie zaskakiwało. Nie mówię o samym tekście Moliera, tylko o tym również, jak aktorzy ze sobą rozmawiają. Pracuje się również inaczej w teatrze. Ja, pracując z Jacques Lassalle'em, pracując nad rolą Alcesta, no nigdy nie mieliśmy takich dialogów oczywiście. Pokazywanie prób z tekstem w ten sposób jest tylko pewnym sygnałem. Proszę nie traktować tego w sposób realistyczny. Pomysły, żeby role były grane przez dwóch aktorów na zmianę, to pomysł nie nowy, to nie jest pomysł filmu. Bardzo byłem uradowany, kiedy słyszałem język, którego nie słyszę na co dzień. Bardzo mnie cieszyło to, że go rozumiałem dobrze. Poczułem smak Paryża, smak Francji w języku, te gesty, taki sposób obierania się, te żarty, te dowcipy, sposób mówienia, żargon pewien. Bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego wieczoru. Molière jest grany zawsze. Nie ma pytań o to, czy Molière jest aktualny. Istotne u Molière'a to jest être honnête homme. Być człowiekiem uczciwym po prostu. Oczywiście to jest film o takim, a nie innym uprawianiu sztuki, prawda? Ale mnie się wydaje, że to jest również po prostu film moralny, znaczy stawiający pytania moralne. No. Co to znaczy być uczciwym? Co to znaczy być wiernym sobie? Que tu as sur les gens.